dziewiąty rządek, a w zasadzie okrążenie skończone. Pokażę tylko, jak tutaj zahaczyć. Więc zahaczam sobie o ten pierwszy słupek, przeciągam nitkę wiodącą i po prostu zaciskam. Dziewiąty rządek skończony. Przechodzimy już do rządku dziesiątego. I w tym rządku dziesiątym zaczynamy właśnie na tym malutkim mostku z dwóch oczek łańcuszka. Przeskakuję sobie tutaj oczkiem ścisłym i wykonuję trzy oczka łańcuszka na pierwszy słupek. Dorabiam kolejny słupek już metodą tradycyjną. O! Dwa oczka łańcuszka na mały mostek i znowu na tym samym mostku dwa słupki. No i teraz będziemy robić 6 malutkich mostków. Nie, przepraszam, 5. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Z 6 oczek łańcuszka. Czyli nabieram 6 oczek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. I teraz oczkiem ścisłym przeciągam sobie tutaj na tym dużym mostku 17 oczek łańcuszka. I jeszcze 4 takie mostki, czyli 6 oczek nabieram. 3, 4, 5, 6. I znowu oczko ścisłe. O! I jeszcze raz. 6 oczek. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Oczko ścisłe. O! Już mam. Raz, 2, 3 i znowu 6 oczek, raz, 2, 3, 4, 5, 6, kolejne oczko ścisłe na tym dużym mostku, już mam raz, 2, 3, 4 i jeszcze jeden, ostatni już mostek, raz, 2, 3, 4, 5, 6. Bo musi być 5 tych mostków. Policzmy jeszcze raz. Raz, 2, 3, 4, 5. Zgadza się. I z tego ostatniego, piątego nawijam nitkę. Już wskakuję sobie tutaj na ten mostek z dwóch oczek łańcuszka i wykonuję po prostu dwa słupki, dwa oczka łańcuszka, no i znowu dwa słupki. Teraz kwestia wyrównania tutaj na tym dużym mostku z 17 oczek tego motywu, żeby to na razie może być tak, a za chwilę i tak to wszystko się inaczej ułoży, jak będziemy już przy 11 okrążeniu. Zróbmy to jeszcze raz w takim razie, ale popatrzmy, dwa boczne, te łączące z tym motywem 2 plus 2 plus 2, i te trzy mostki z 6 oczek łańcuszka. Idziemy dalej. 6 oczek. 3, 4, 5, 6. Oczko ścisłe na kolejnym dużym mostku. I znowu 6 oczek. 2, 3, 4, 5, 6. I znowu oczko ścisłe. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Oczko ścisłe i jeszcze raz. Raz, 2, 3, 4, 5, 6 i znowu oczko ścisłe i ostatni mostek z 6 oczek łańcuszka. Raz, 2, 3, 4, 5, 6 i teraz już wskakuję sobie tutaj na ten malutki mostek z dwóch oczek i wykonuję dwa słupki. O, dwa oczka łańcuszka, no i znowu dwa słupki. I w ten sam sposób sobie działam właśnie dookoła serweteczki. Popatrzmy, jak to się układa. Raz, dwa, trzy i tutaj też mam raz, dwa, trzy. Na razie to nie wygląda zbyt pięknie, no bo wiadomo, zawsze trzeba naciągnąć, nakrochmalić taką serwetkę, ale efekt będzie super, końcowy. Czyli my sobie działamy już przy 10 okrążeniu, czyli możemy powiedzieć, że 1/8 serwety jest już za nami.
Dziesiąte okrążenie już jest za mną. W tym momencie serwetka prezentuje się tak. No jeszcze nie robi spektakularnego wrażenia. Ale przechodzimy sobie już do 11 okrążenia. Ja jeszcze pokażę, jak połączyłam tą ostatnią to ostatnie oczko łańcuszka, po prostu tylko na zasadzie oczka ścisłego zamykającego. Ale idę dalej. 11 okrążenie, przechodzę więc na ten drugi, na ten mostek z dwóch oczek łańcuszka. No i tutaj oczywiście ten znany nam motyw, na początek trzy oczka łańcuszka, na pierwszy słupek dorabiam sobie jeszcze jeden słupek normalnie, dwa oczka łańcuszka, nawijam nitkę i jeszcze na tym mostku dokładnie dwa słupki robię. Ojej, czy to jest dobrze? Tak, to jest ok. Czyli mam motyw 2 plus 2 plus 2. Idę dalej. Teraz na początek robię sobie 3 oczka łańcuszka. Raz, dwa, trzy. I zahaczam się o ten pierwszy mostek. Przeciągam nitkę wiodącą, robię oczko ścisłe zamykające. I teraz już po 6 oczek łańcuszka nabieram. 2, 3, 4, 5, 6. I zahaczam o kolejny mostek w ten sam sposób. Oczko ścisłe zamykające. Jeszcze raz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. I znowu oczko ścisłe zamykające na kolejnym mostku. I jeszcze raz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Na kolejnym mostku wykonuję dokładnie to samo. I jeszcze raz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. I tutaj na tym ostatnim mostku również oczko ścisłe zamykające. A teraz zostało mi do wykonania 3 oczka łańcuszka. Nawijam nitkę i wskakuję już na ten mostek z dwóch oczek. I wykonuję dwa słupki. Dwa oczka łańcuszka i znowu dwa słupki. Czyli dla podsumowania, bo w ten sam sposób sobie działamy oczywiście dookoła naszej serweteczki. Dla podsumowania, po trzy oczka ja mam tylko tutaj na tych zupełnie brzegowych momentach, a tak wszędzie miałam 6 oczek, czyli raz, dwa, trzy, cztery razy nabierałam 6 oczek łańcuszka. Ale zróbmy sobie ten motyw jeszcze raz wspólnie. Czyli na początek 3 oczka łańcuszka, oczko ścisłe zamykające na mostku. Teraz 6 oczek sobie wykonuję. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. I znowu oczko zamykające. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. I znowu oczko zamykające. I jeszcze raz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Oczko zamykające. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. I jestem już na ostatnim mostku. Oczko zamykające. I jeszcze tylko trzy oczka łańcuszka. I znany nam motyw na małym mostku. 2 plus 2 plus 2. Czyli dwa słupki. Dwa oczka łańcuszka. No i znowu dwa słupki. Tak sobie działamy dookoła tego 11 okrążenia. A spotkamy się tradycyjnie już na łączeniu. Proszę popatrzeć, jak to wygląda. Mnie już się zaczyna podobać coraz bardziej. 11 okrążenie. Ja już kończę. Mam ostatnie 3 oczka łańcuszka. Zahaczam sobie o pierwszy słupek, który wykonałyśmy z 3 oczek łańcuszka i nitką wiodącą po prostu zaciskam oczko ścisłe zamykające. Przechodzę oczywiście na mostek z dwóch oczek łańcuszka i wykonuję znany nam motyw, czyli dwa słupki, dwa oczka, dwa słupki. Oczywiście nabieram sobie trzy oczka łańcuszka na pierwszy słupek, dorabiam kolejny, dwa oczka łańcuszka i jeszcze raz dwa słupki. Ten motyw jest już nam znany. A teraz kolejna rzecz do wykonania to 6 oczek łańcuszka. Raz, dwa, trzy,
4, 5, 6. I tym razem pomijam ten malutki mostek z trzech oczek łańcuszka, a zahaczam się o ten duży z sześciu. I znowu 6 oczek. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. I kolejny mostek. I jeszcze raz. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. I kolejny mostek zahaczam. I jeszcze raz. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. I już ostatni mostek zahaczyłam, czyli tych połączeń w tym okrążeniu, czyli w okrążeniu 12 na motywie mamy 1, 2, 3, 4. Ostatnie 6 oczek łańcuszka wykonuję. 3, 4, 5, 6. Nawijam nitkę i zahaczam się o ten malutki mostek z dwóch oczek i robię 2 słupki, 2 oczka łańcuszka i znowu 2 słupki. Tak wygląda motyw. I w ten sposób sobie działamy dookoła robótki. Po prostu wykonujemy tylko mostki z sześciu oczek łańcuszka. Zahaczamy oczkiem ścisłym. No i ten motyw 2 plus 2 plus 2, czyli 2 słupki, 2 oczka, 2 słupki. Tak wygląda 12 okrążenie. Działamy w ten sam sposób dookoła robótki. A spotkamy się oczywiście przy łączeniu. Tak prezentuje się w tym momencie robótka. Kończymy już w tym momencie rządek 12. Ja mam ostatnie 6 oczek łańcuszka. Zahaczam tutaj o ten pierwszy wykonany słupek z 3 oczek łańcuszka i zaciskam po prostu oczko ścisłe zamykające. Przechodzę od razu do 13 rządku, więc przeskakuję na ten mostek z dwóch oczek łańcuszka i wykonuję tutaj 3 oczka na pierwszy słupek, dorabiam sobie jeszcze jeden słupek, 2 oczka łańcuszka i znowu 2 słupki na tym samym mostku. A teraz 3 oczka łańcuszka. No i właśnie tutaj już zahaczamy o ten pierwszy mostek oczkiem ścisłym, czyli znowu na początku dałyśmy 3 oczka, ale teraz będą już mostki z 6 oczek. 4, 5, 6. I znowu oczko ścisłe na kolejnym mostku i jeszcze raz 6. Oczko ścisłe zamykające na kolejnym mostku. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. I jeszcze raz. Oczko ścisłe zamykające na kolejnym mostku i jeszcze raz 6 oczek. 4, 5, 6. Oczko ścisłe zamykające na ostatnim mostku. Czyli tych łączeń mam 1, 2, 3, 4, 5. I na bokach, po prawo i po lewo, mamy po 3 oczka łańcuszka. Znowu zrobiłam sobie 3 oczka łańcuszka i już tutaj wskakuję na ten kolejny mostek z dwóch oczek łańcuszka i robię znany nam motyw 2 słupki, 2 oczka i znowu 2 słupki. O właśnie. I tak będzie wyglądał nasz 13 rządek w ten sposób. Jeszcze raz dla przypomnienia. 2 słupki, 2 oczka, 2 słupki, 3 oczka łańcuszka, oczko zamykające, 6 oczek zamykające, 6 oczek zamykające, 6 oczek zamykające, 6 oczek zamykające, 3 oczka łańcuszka i motyw już nam znany, 2 plus 2 plus 2. No i tak, 13 rządek, okrążenie za nami. Ja mam ostatnie 3 oczka łańcuszka, bo pamiętamy, że w tym 13 rządku przy tym motywie 2 słupki, 2 oczka, 2 słupki nabierałyśmy najpierw 3 oczka łańcuszka. No i teraz po prostu nitkę prowadzącą przeciągam i zamykam oczkiem ścisłym. Przechodzę od razu do 14 okrążenia. Przeskakuję sobie tutaj na ten mały mosteczek z dwóch oczek łańcuszka i wykonuję 3 oczka łańcuszka na pierwszy słupek. Dorabiam jeszcze jeden słupek, 2 oczka łańcuszka. Wracam w to samo miejsce i znowu robię 2 słupki. Tym razem pomijam ten pierwszy mały mostek. Nabieram 6 oczek. Raz, 2,
3, 4, 5, 6, a zaczepiam się już o ten drugi. I znowu 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. I tu kolejny zahaczam mosteczek oczkiem ścisłym. 1, 2, 3, 4, 5, 6. I kolejny to już trzeci w 14 okrążeniu na motywie. I jeszcze raz, 1, 2, 3, 4, 5, 6. I tym razem już czwarty. O, może tak. Tak to wygląda. Ostatnie 6 oczek nabieram. 3, 4, 5, 6. Nawijam nitkę. Ten mały mostek tutaj pomijam. Od razu zahaczam o mostek, ten z dwóch oczek łańcuszka między dwoma słupkami i wykonuję pierwszy słupek, drugi, dwa oczka łańcuszka i wracam w to samo miejsce, znowu wykonuję dwa słupki. To jest motyw. Jeszcze raz popatrzmy, tak on wyszedł, dwa słupki, dwa oczka, dwa słupki i łuczki z sześciu oczek łańcuszka. Tych łuczków nam wyszło raz, dwa, trzy, cztery, pięć, a łączeń oczkami ścisłymi mamy raz, dwa, trzy, cztery. To jest, mówię, 14 rządek. Tak wygląda. No i tutaj ten motyw oczywiście 2 plus 2 plus 2, 2 słupki, 2 oczka, 2 słupki. I dalej dookoła identycznie sobie dziergamy. 14 rządek zakończony. Przechodzę już do rządku 15, więc tradycyjnie przeskakuję oczkiem ścisłym tutaj na ten mostek z dwóch oczek łańcuszka. Trzy oczka na pierwszy słupek. Dorabiam jeszcze jeden słupek. Dwa oczka łańcuszka. I dwa słupki na tym samym mostku. Ok, czyli mamy ten pierwszy motyw. 2 plus 2 plus 2. I teraz nabieram trzy oczka łańcuszka. Zahaczam oczkiem ścisłym na tym pierwszym mostku. A dalej już będzie po 6 oczek. O, i na kolejnym mostku też zahaczam oczkiem ścisłym. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Oczko ścisłe. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Oczko ścisłe. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Oczko ścisłe. I teraz trzy oczka, bo już jesteśmy na końcu motywu i już tutaj sobie wskakujemy na ten mostek z dwóch oczek i robimy dwa słupki, dwa oczka i dwa słupki. Więc tak wygląda 15 okrążenie, bardzo proste. W zasadzie jest ciągle ten sam motyw ponawiany. Na przemian mamy albo cały czas po 6 oczek, albo właśnie 3 oczka z prawej i z lewej strony, a pozostałe to 6 oczek łańcuszka. Więc w ten sposób, jak pokazałam, wykonujemy sobie całe okrążenie. I to jest okrążenie 15. Tak się prezentuje w tej chwili serwetka. 15 okrążenie już jest za nami. Przechodzimy do okrążenia 16. Będzie się troszkę różniło od pozostałych. Przeskakujemy na ten mostek z dwóch oczek łańcuszka. No i zaczynamy od trzech oczek łańcuszka na pierwszy słupek. Dorabiamy jeszcze jeden słupek. I teraz robimy dwa oczka łańcuszka i kolejne dwa słupki tutaj na tym mostku właśnie. Czyli ten poprzedni motyw powrócił 2 plus 2 plus 2. I teraz będziemy robić 3 razy te łuczki z 6 oczek łańcuszka. Czyli już mam 2, 3, 4, 5, 6. I tak, pomijam ten pierwszy króciutki łuczek, a zahaczam o ten kolejny oczkiem ścisłym. I jeszcze raz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Identyczna sytuacja. I jeszcze raz, 2, 3, 4, 5, 6.
6. No ale teraz będzie to wyglądało troszkę inaczej. W tym momencie będziemy robić podwójne, cztery podwójne słupki, cztery podwójne słupki, które zahaczymy sobie w tym miejscu, tu gdzie mamy już wcześniej złapany łuczek. Czyli tak, nawijam sobie nitkę dwa razy na szydełko, zahaczam się od razu tutaj pod spodem. O, i wykonuję podwójny słupek, ale nie do końca. Zostawiam dwie pętelki na szydełku. Nawijam znowu dwa razy nitkę i ponawiam tą czynność. O, i jeszcze raz. Już mam trzy podwójne słupki. Ostatni, czwarty. O. Dobrze. I w tym momencie mam na szydełku raz, dwa, trzy, cztery, pięć pętelek. I te wszystkie pięć pętelek chwytam po prostu za jednym zamachem, że tak powiem. Coś takiego mi powstało. Nabieram znowu 6 oczek. 2, 3, 4, 5, 6. I już dalej standardowo, czyli tutaj zahaczam o ten pierwszy mostek oczkiem ścisłym. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Na kolejnym mostku wykonuję to samo. Mam dwa uchwycenia. Tutaj też miałam dwa. Raz, dwa. A jeszcze potrzebuję zrobić 4, 5, 6, 6 oczek łańcuszka, ale w tym mostku nie chwytam, tylko już przeskakuję od razu tutaj na ten motyw, gdzie wykonuję dwa słupki, dwa oczka łańcuszka i znowu dwa słupki. I tak sobie działamy dookoła robótki. O! Wyszło coś takiego, po prostu taka kępka jest tutaj widoczna. Zróbmy jeszcze jeden motyw wspólnie dla utrwalenia, więc tak, 6 oczek łańcuszka, 3, 4, 5, 6. Pomijam pierwszy mostek, a wkłuwam się w ten kolejny. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. O! No i teraz znowu nabieram 6 oczek. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. I już teraz nawijam sobie nitkę. Dwa razy na szydełko. O! I tutaj, właśnie tu, gdzie jest to łączenie, tak? Pod tym łączeniem przeciągam nitkę wiodącą i przerabiam, ale nie do końca ten podwójny słupek. Przypominam, że... O, właśnie, od nowa. Przypominam, że tych podwójnych słupków wykonujemy 4, ale cały czas zostawiamy na szydełku, żeby później połączyć je wszystkie naraz jedną nitką. O i o. I dopiero teraz, jak mam 5 pętelek na szydełku, wszystko chwytam razem. No i teraz znowu wykonuję 6 oczek. 3, 4, 5, 6. I zahaczam o ten pierwszy mostek. Jeszcze raz 6. 3, 4, 5, 6. O kolejny mostek zahaczam. I znowu 6, raz, 2, 3, 4, 5, 6. Nawijam nitkę tylko raz i tutaj na tym moim mostku z dwóch oczek wykonuję znany nam motyw. Dwa słupki, dwa oczka i znowu dwa słupki. Ok, tak to na ten moment się prezentuje. Czyli takie kępki w centralnej części
motywu powstają, a za gębkami mam raz, dwa, trzy mostki, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, ale łączenia są dwa, raz, dwa i raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. Tak to właśnie wygląda i w ten sposób działamy dookoła serwetki. 16 rządek za nami, czyli mamy właśnie te motywy z tymi kępkami takimi z czterech podwójnych słupków i przechodzimy już do 17 okrążenia. To 17 będzie tradycyjne, takie jak tutaj w te wcześniejsze, więc tak jak mówię, na tyle prosta serwetka, a jednak robiąca duży efekt mimo tego, więc nadaje się dla wykonania dla osób początkujących. Przeskoczyłam sobie oczkiem ścisłym na mostek z dwóch oczek łańcuszka, trzy oczka na pierwszy słupek, kolejny słupek, dwa oczka łańcuszka i znowu w tym samym miejscu wykonuję sobie dwa słupki. Ok, i teraz przy tym 17 okrążeniu będziemy zaczynać od trzech oczek łańcuszka na łuczek, taki bardzo mały. No i zahaczam po prostu oczkiem ścisłym o ten pierwszy łuk. A teraz już po 6. 4, 5, 6 i normalnie oczkiem ścisłym zahaczam. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć i zahaczam oczkiem ścisłym. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. No i oczkiem ścisłym oczywiście tutaj na łuczku, czyli nad tą kępką powstał mostek z sześciu oczek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć i znowu oczko ścisłe. I jeszcze jeden, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, oczko ścisłe. I teraz już widzimy, że po tej lewej stronie będzie teraz taki malutki mosteczek z trzech oczek. Nawijam nitkę na szydełko, wkłuwam się w ten mostek z dwóch oczek łańcuszka, no i wykonuję ten znany nam motyw 2 plus 2 plus 2, czyli dwa słupki, dwa oczka łańcuszka i znowu dwa słupki. Tak wygląda motyw, bardzo prosty, powtarzający się już wielokrotnie tutaj w tej robótce, więc myślę, że to nie jest nic trudnego i w ten sposób po prostu sobie działamy dookoła serwetki. To tak właśnie wygląda okrążenie numer 17. 17 rządek za nami, był to ten pierwszy rządek nad tą kępką, taką kopułką. Teraz rządek 18, taki jak już wcześniej wykonywałyśmy. Przechodzimy sobie na ten mostek z dwóch oczek łańcuszka. Trzy oczka na pierwszy słupek. Dokładam jeszcze jeden słupek. Dwa oczka łańcuszka na mostek. I wracam w to samo miejsce. Wykonuję jeszcze dwa słupki. I teraz cały czas będę nabierała po 6 oczek łańcuszka. 4, 5, 6. I co? Ten pierwszy mosteczek sobie pomijam. Zahaczam o drugi oczkiem ścisłym. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. To samo na kolejnym mostku. Teraz już żadnego mostka nie pomijam. Trzy, cztery, pięć, sześć. Teraz zahaczam o ten mostek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. I kolejny. Raz, dwa, trzy, cztery. Pięć, sześć. Kolejny mostek. I został mi jeszcze tylko ten jeden maluteńki mostek. Tego mostka nie chwytam. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. I od razu wskakuję na ten mostek z dwóch oczek. I tutaj wykonuję dwa słupki, dwa oczka, łańcuszka i znowu dwa słupki. I tak wygląda motyw.
czyli znowu nic trudnego, tylko pamiętamy o tym, że z prawej i z lewej strony pierwszy i ostatni mostek nie chwytamy, a tych uchwyceń będzie raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I tak sobie działamy dookoła. Jest to już 18 rządek. No i tak, 18 okrążenie już jest za nami. I przechodzimy do 19. Jak już pewnie Panie się zorientowały, tu nie ma nic trudnego w tej serwetce. Właściwie non-stop wykonujemy to samo, są jakieś tam drobne różnice, ale generalnie nie ma tutaj naprawdę nic trudnego, więc to jest taka serwetka dla rozkoszowania się szydełkowaniem. I jeśli chodzi o 19 rządek, 19 okrążenie, przeskakuję sobie na ten mostek z dwóch oczek łańcuszka i oczywiście zaczynam od trzech oczek. Na pierwszy słupek wykonuję jeszcze jeden słupek, dwa oczka łańcuszka i znowu wracam w to samo miejsce i wykonuję sobie dwa słupki. No i teraz jak popatrzymy, no to tak jak do tej pory, skoro tutaj robiłyśmy 6 oczek łańcuszka, mamy taki ten długi mostek, to teraz robimy 3 oczka łańcuszka po prawej i po lewej. Ok, i teraz już zahaczam oczkiem ścisłym, ale dalej w części środkowej, nazwijmy to tak, będziemy robić po 6 oczek. O, mam 6 oczek, więc zahaczam już o kolejny mostek. I znowu 6 oczek. I zahaczam o kolejny mostek. I jeszcze raz. 3, 4, 5, 6. Zahaczam o kolejny mostek. I jeszcze raz. Oj, oj, oj. 2, 3, 4, 5, 6, zahaczam o kolejny mostek. No i zbliżyłam się już do tej ostatniego, do tego ostatniego motywu właśnie w tym przedziale, więc znowu 6 oczek. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. No i robię sobie to oczko ścisłe. No a teraz 3 oczka łańcuszka. I już uciekam na ten mostek z dwóch oczek, wykonując ten znany motyw nam, czyli 2 plus 2 i plus 2. Czyli 2 słupki, 2 oczka, 2 słupki. No i popatrzmy, 19 okrążenie, tak wygląda motyw. W ten sposób sobie oczywiście dookoła serwetki działamy. No i co jeszcze powiem? Mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć tych łączeń oczkami ścisłymi. Tak, i po prawej i po lewej stronie nabieramy po 3 oczka łańcuszka. Spotykamy się po zakończeniu 19 okrążenia. Thank you.